Siema, 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 witam, witam wszystkich serdecznie. Dobrze, a więc tak, dzisiejszy odcinek i streama zaczynamy od openingu za 12k FP u Michaelosa. Także wielkie brawa i serduszka w komentarzach i oczywiście na Twitchu dla Michaelosa. Ale zanim to, zobaczmy SBC, bo podobno wyszło Aleksia Putejas. A i oczywiście dzisiaj zrobimy sobie bohatera, nie? No to też jest ważna część tego wszystkiego. Zobaczmy tą Aleksię Putejas. Jest i pani Aleksia. 5 na 5 oczywiście, SP, SPO, tiki taka z plusem, fenomenalna jeżeli chodzi o grę w ofensywie, to na pewno. Natomiast z tego co tutaj ptaszki ćwierkają, to kosztuje 1,4 miliona. To jest SBC typu premium. I to typu premium, bardzo premium. Aż chyba za bardzo premium, jak na ten etap, przynajmniej dla mnie na razie. Kuba powiedział, że woli jedną statystykę mniej za 1,2 miliona mniej. I ja się chyba pod tym podpisuję. Lepiej kupić złotą Putejas za 350k niż się bujać z tą. Oczywiście około 12k. Może Michael wyda 11, może wyda 10. Koło 12k FP opening na start. I zaczynamy od walkoutu. I mamy napastnika z Polski. No to Robert Lewandowski, proszę państwa. I z Leo Messim. Paczka zdobywcy złotej piłki i złodzieja. Wybierzcie sobie, który jest którym. No i Michaelos, co teraz? Co teraz? Tyle paczek do wyboru, że nie wiadomo na co się skusić. Paczka za 1500 FP. Jest walkout. Mamy Giharro. Mamy Giharro oczywiście. Z McAllisterem. Spoko, całkiem G. No i co, trochę FP już poszła, póki co bez jakiegoś szału, nie? I okej, mamy kartę pionierów. Czy będzie to coś fajnego? SPO, Argentyna, Serie A, chyba Nico Paz, nie? Tak, to jest Nico Paz z Fodenem. Chyba tak, bo jakiś blondyn. Foden, Chaka, Kimiś. Kurde, na razie. Czy będzie coś fajnego? Jest walkout oczywiście, bramkarz. Oj, Michaelos już trochę poddenerwowany, bo skipuje. No jest i Bruno, jest i Sommer. Paczka za 2,5 KFP, znowu mamy Informa. Ale co jest dobrego w Informach? SP, Holandia. Okej, dziewczę to wyrala, to akurat całkiem spoko, chociaż ona chyba już nie kosztuje dużo. I pani Roar, to jest chyba najwyżej oceniony inform w tym tygodniu. Razem z Samantą Kerr, 35k. No dobra, jeszcze trochę dymu ci puszczę, no. Dawaj, na szczęście, na szczęście, na szczęście. Mam nadzieję, że żadna straż pożarna nie przyjedzie. Wow, aż mi głos zmieniło, bo mi dym wpadł. Jest oczywiście Łoka w kolejnej paczce. Prawy obrońca, Hiszpania, Daniel Carvajal. Daniel Carvajal, nice. Dawaj tego pika może. O, paczka za 2,5 KFP. Nie no, Michaelos do końca, ci to jest opening za 14k. Co tu będzie? SP, Portugalia, Bernardo Silva, nie? Palmer. Ale wiecie, za FP-ki paczki wymienię całkiem spoko, bo zawsze jesteście na plus, jeżeli chodzi o końce. A pik, 8-3 plus, na samo zakończenie. 4 karty posiadane. Znaczy, zależy czego oczekiwałeś, tak powiem. Zależy czego oczekiwałeś od openingu, bo Fodery ci dało. No nie dało żadnej karty takiej, wiecie, do składu na pewno. A my w ogóle wczoraj, ja tego nie robiłem, bo mi się nie chciało. Po streamie się okazało, że istnieje glitch w Rushu. Nie wiem, czy dalej istnieje, tak szczerze. Ale, no był glitch, gdzie? Kiedy się wchodziło do meczu, grało się tam 3 sekundy, ja czekałem zawsze, aż ktoś dotknie piłki i się wychodziło, to zaliczało mecze jako rozegrane. Także odbierzmy to sobie i zobaczmy, może akurat coś fajnego wpadnie. Potrzebujemy trochę fodderu oczywiście na paczkę z Hero. Zacznijmy od pika 7,5+, raczej nie spodziewam się czegoś wybitnego, no i też nie dostaję nic wybitnego. To jedziemy z pack openingiem. Ej, tu są niezłe paczki. Szczerze, moje oczekiwanie, 2 walkouty. Tak skromnie, ale żeby te 2 walkouty wpadły. W pierwszej nie ma nic, to druga paczka. I mamy Informa, pytanie czy to dobrze. Nie no, Inform zawsze się przyda, co prawda nie jest to walkout, jest to chyba jakiś drewniak. 2x8, 2+ teraz. Dajcie ten walkout, kurna, to jest Baltimore, patrzcie na to. Może jednak nie. No dobra, teraz mamy tak, 2x8, 3+, no tu już niewielka droga do walkoutu, ale dalej daleka. O, no, walkout, halo, to chociaż dobra, zmieniam, jeden walkout, chociaż proszę, jeden walkout, żeby nie było aż tak tragicznie. SP, to będzie Palacios. Zamieszane zostało i zobaczmy, czy będzie walkout. W ostatniej paczce, jest! Dostajemy walkout, a może nawet podwójny. Hiszpania, no to jest Daniel Carvajal. Nie, czyli jeden walkout z tych paczek. Dobrze, zobaczmy, składzik rywala. Ma Desailly'ego, szczerze zazdroszczę Fest, bo taki Desailly by mi dużo połączył. Ma też Cristiano Ronaldo i to kupionego, nietrafionego, nice. Mam ochotę ci strzelać ładne gole, nie? No i takie padają już w drugiej minucie, nie? Brawo, brawo Hansen. I zobaczmy, no nie, no. Aha. Jest, te weź, ale tu już musiałem naprawdę perfekcyjny strzał zrobić, nie?
Mane? O Boże, jakie te gole jakieś tego gościa są takie... Patrzcie, no gościu gra kontrerkę, nie? To jest chyba najlepszy styl gry w FIFA 2025. Czyli gra z kontry. Ja pierdziele. O! No i gol, no niestety, 4-2, no trudno. Courtois, Varane, Van Dijk, Rodri wypożyczony, Olise, Marmusz wypożyczony, okej. Okay. Super Tevez. Tevez nie daje się przepchnąć i Courtois broni. Ej! Co on ma, haczyk z plusem? Super, super, super. No ale co, znowu dałem ciała, ja pierdziele. Aj, Marmusz, kurde. No, spalony. Serio, spalony? Zobaczmy, Olise, czy to będzie gol? Czy jednak tam to zatrzyma? Ale lutnął. A, jeszcze kick-off. No, jak mówię, no, mister Schematowicz, nie? Nie, no, topeczka. Klikałem, to klikałem, kwadrat klikałem. Ja nie wiem, co on odwalił. Kwadrat klikałem, żeby wślizg zrobił. Dobra, mamy godzinę 19. Zobaczmy, jakie rozbudowy wyszły. To ogólnie co powychodziło. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. A ważne mecze w ogóle trzeba jeszcze zrobić. No, rozbudowa... O, ulepszenie... ale to combo. Kurde, combo. Myślałem, że 2x8-1 dali. No dobra, zróbmy może z 5 takich rozbudów na start. Dzięki uprzejmości Kuryda oczywiście zrobiliśmy te zadania codzienne pionierów i mamy dzięki temu oczywiście paczkę 10x80+. No i mam nadzieję, że ona trochę nam pomoże zrobić SBC o Hero. I uwaga, pierwsza paczka... Ake chyba, nie? Zresztą nie wiem czemu... Wiecie co, wiecie jak mam... O, Igorecka. Moja pierwsza myśl to był Hulit. Zobaczmy, nie ma też nic. Gyökeres i Onana. Ej, na razie ładnie, na razie same paczki 8-4-8-3. 8, no dobra, 8-5 też przygarniamy. Ej, na razie dobrze oddaję, to jest walkout chyba. Jest, Alisson, co? Bramkarz? Oblak? Tak jest, Janek Oblak. Na razie chyba dobre paczki. Nie, Malcolm. Konate. I dalej. Teraz walkout, jeszcze jeden. O, jest, serio. Kto to będzie? Eś-o, Brazylia, czyli pan Gabriel. Tak zaczynając, przygotowując te rozbudowy, nie spodziewałem się, że aż tak nieźle będą oddawać. A wydaje mi się, że 10 zrobiłem. Jak na 10 rozbudów lecą 2 walkouty, to jest to naprawdę okej statystyka. Dobra, i ostatnia rozbudowa. Może trzeci walkout? Nie. Wisienką na torcie będzie paczka 10x80+. Jest pionier. O, Hiszpania, to chyba nie jest nic dobrego. Zobacz, Majorka, tak? To jest Majorka? Chyba tak. I Rodri 91! Pięknie! I to jest walkout, jakiego potrzebowałem! Nice! No i to była niezła paczka, bardzo dobra paczka, fajnie. Dobra i mamy oficjalnie skończone SBC o Hero, które uważam, że jest świetnie wycenione i oczywiście bez limitu overalla. No i oczywiście robimy po narodowościach, bo tak jak mówiłem, trzeba korzystać póki są paczki, a nie piki. Bo z pikami już nie będziemy się bawić odkrywanie po narodowościach. Także zobaczmy, duża złota paczka premium jako oczywiście co? Jako oczywiście wróżba, czyli Włochy. Włochy bym przygarnął. W sumie to nie jest jakaś nie wiadomo jaka paczka, bo my tą paczkę otwieramy co tydzień, nie? Ale zobaczmy. Paczka z bohaterem poleciała. Zakrywam oczy. Ljubek, dobra, zacznijmy od naszego przyjaciela ze Szwecji. To nie on! I Finlandia. Witam panie Jareczku! Witam pana Jarka. Albo dobra, nie, przetestujmy. Nie bądźmy pipami, testujmy takich gołtów. Absolutely cinema i herb Barcelony. No dobra, Mike Menu. Haha, no to niezłe cinema, proszę państwa. No i... A, nie ma, myślałem, że zaczynam od 1-0, nie? No i pięknie, Hansen. Graj sobie piąteczką kolegę, który ma minus miliard do aury. No i pięknie, 2-0. Kurde, chyba nie ma lepszego stylu gry. No i zewniaczek, klasycznie. No i wleciało. I gol dla Duszana? Nie. Ej, dzisiaj Mike Mignon jest najlepszy, nie? Ładnie. Aj, myślałem, dobra, zmiany. No trzeba szanować generalnie legendy, dlatego dajmy już Jarkowi odpocząć. Jest 60. minuta. To jest właśnie taka minuta, żeby go zmieniać. I Thuramowi też dajmy odpocząć. I na lewe skrzydło niech wejdzie sobie pani Smith. O ja pierdziele, jak go wysłał do szpitala na przeszczep nerki, nie? Po tym... Dobrze. No to żółty... Czerwo mi dali za to! Za co? Przecież tam było jeszcze 3 obrońców! Co jest? Nie!
Dobrze, ej, widzieliście to? Niby pewna główka. No nic bardziej mylnego, proszę państwa, nic bardziej mylnego. Dobrze, zobaczmy. Paczka z bohaterem u Kuby, co tu będzie? Jarek. Dzisiaj chyba jest dzień Jarków, nie? Albo wiecie co, otwórzmy, o, wiecie co, i dobra, jednego pika, 8-3+, ale za monety. I uwaga, dwa posiadane, może dobry znak, kobel. Uuu, Van Dijk, ej, oddało! Nie no, nie wierzę w to, jeszcze jeden. Tak się robi kasę, panowie, już niedługo, discard handlowy. No to jeszcze jeden, jak jeden oddał, to może i drugi. Uwaga, Griezmann, ej, to chyba i tak zwraca. Zobaczmy, skład rywala, Ederson, Van Dijk, Kompany, Essien. O właśnie, o, ha, o, ten Haaland to nie ma co się bać. Haalanda, współczuję szczerze trochę rywalowi, bo ten Haaland jest strasznie mierny. Jarek, ja wiem, że ty masz 53 lata, ale... Jarek, ale wolej. No i w końcu znalazł to miejsce tym Haalandem, kurde, niedobrze, giga niedobrze. No i co? I nie ma nic, oczywiście, a wiecie jakby to było w drugą stronę? Bo ja wiem. Adama, nie no, Adama. Kurde. O, wiecie co? Kupię sobie może tego, Kwaradonę na LS-a? Na LS-a sobie pójdzie ziomeczek. Ej kurde, jakoś składu nie widziałem. A, bo chyba się nie włączył, nie? Smolarek, pięknie, Martinez. Ten Kwaradona, powiem wam, że całkiem przyjemny na tym LS-ie. Piękny strzał i Kwaradona w debiucie strzela gola. Nie, i strzelił to 1-1. O. Tevezinho. Jest! 90 minuta! Tak jest, pięknie. Trzy pauzy mi gościu daje, co jest? Przyjmij porażkę z honorem, to był mecz pełen honoru. Dobrej gry po prostu, to nie było, to zero toksyczności. Zobaczmy, skład rywala, Mike Mignon, Varane, Saliba, Marquinhos, Keane. O, Keane, fajnie, Kwaradona, fajny składzik. Okej, szczerze dobrze się na Hansen przyłączyłem, fajnie. No i fajnie, 2-0, super, ale lecimy proszę państwa. Oj! Wyobraźcie sobie takim Camaro być? Oj, 4-0, pięknie. Dobrze, zobaczmy. Prawdopodobnie laścik, proszę państwa. Uwaga. Ale skład. Nie jakiś. O, ma Mbappe. Ma player Loki. O Boże, to nie będzie fajny mecz w ogóle. Jeszcze dobry ma. Dobry, strasznie dobry ma movement, nie? Oj, gości robi chyba jakiś speedrun do elitarnej. Oj, to jest meczek na luza raczej, nie? Aj, ale kurde, gościu bardzo dobrze czyta. Dobrze czyta grę, dobrze gra w obronie. Nice. Co jest? Ej, ja miałem wślizg zrobić! Czemu on mi coś takiego zrobił? Chyba pomyliłem kwadrat z X-em. Dawaj, Hansen. Jest! Mamy 1-0, udało się, pięknie. Nie. Ja pierdziele, Sisoko, nie? Co jest? Ładnie, PS, nie? Nie wiem, gość... Szczerze, po tych pierwszych minutach byłem pewny, że gościu to wygra. Jestem w szoku, że on tego naprawdę na razie nie wyciąga. Nie, no przecież ja to... Ja nie umiem główek strzelać, nie? No i ładnie się zbliżamy do tej pierwszej ligi. 1, 2, 3, no 4 winy. Kurde, to dużo jednak.